Hello guys, good afternoon. It's time for our new lesson. First, I have to stop the match because I'm watching the World Cup match between Brazil and Belgium. It was 2 years ago in Russia. And I have got my small children on my knees. They are here, small squirrel, małe wiewiórki. Dzisiaj będę je dzwonił do centrum rehabilitacji, żeby je oddać. Udało się nimi zaopiekować przez weekend, jak wszystko było pozamykane. Więc teraz zwierząt już mam 12, z czego 3 dzikie. Ale oczywiście wszystkie dzikie będą wypuszczone. Bo dzikich zwierząt, szczególnie tych pod ochroną, się w domu nie trzyma. Więc gdy tylko będą mogły się ewakuować, to sobie pójdą. Okay. So first, let's think about last lesson. Pomyślmy o zeszłej lekcji. Mieliśmy bardzo ciekawy tekst na temat właśnie Alberta Casala. Wiele różnych ciekawych nowych słów pojawiło się w tym tekście. Były użyte słowa związane z podróżowaniem i myślę, że nie są one trudne do zapamiętania. Fajnie by było, jakbyście uczyli się ich na bieżąco. So first, please open your books on page 64. Okay. Okay. Grammar. Present perfect and past simple. Słuchajcie, to są dwa czasy związane z przeszłością. Będziemy musieli je trochę tak dogłębnie poznać. I powiem wam, że no, trzeba się tych wszystkich czasów na bieżąco uczyć z tego względu, że jeżeli ktoś to wszystko zostawia i porzuca, to później jak tych czasów pojawia się 12, no to jest ciężko się ogarnąć. Powiem wam, że jeżeli pójdziecie do liceum lub technikum, to tam tych czasów będziecie mieli co najmniej 8, więc naprawdę trochę tego jest. Okay, so first, open your books. Maybe page 115, page 115, chciałem powiedzieć. Nie, nie, 115. 70. Na stronie 70 macie porównanie tych dwóch czasów, macie je wyjaśnione po raz kolejny. I uwaga, present perfect and past simple. Czasu present perfect używamy, aby opisać sytuację, czynności i wydarzenia, które miały swój początek w przeszłości i trwają nadal. Na przykład, jeżeli ja jestem nauczycielem od 10 lat, to I have been a teacher for 10 years. No, ale jeżeli ja na przykład byłem, kim ja byłem? Ochroniarzem przez na przykład, ile ja byłem? Krótko jakoś, tak chyba 2-3 miesiące. No to używamy tego czasu past simple. I was a security guard in 2004. Czyli po prostu to było i się skończyło. Jeżeli się nie skończyło, to jest present perfect. I macie tutaj przykład. Mike has lived in the USA for 3 years. Mike went to live in the USA, czyli wyjechałby żyć w Stanach Zjednoczonych. And now he lives in the USA. I wciąż tam mieszka. Dlatego ten czas tak się używa. Czasu... I heard strange noise. It was my dove. Moja synogarlica krzyczy, nie wiem czemu. OK, czasu present perfect używamy również, gdy mówimy o swoich lub czyichś doświadczeniach. Bez podawania, kiedy one się wydarzyły. They have been to the USA, czyli po prostu byli w Stanach Zjednoczonych.
Czasu present perfect używamy, gdy chcemy zapytać o doświadczenia, sytuacje i wydarzenia w bliżej nieokreślonej przeszłości. Czasu past simple używamy, gdy chcemy dopytać o dodatkowe szczegóły i informacje dotyczące tych wydarzeń. Mark, have you ever been to New York? Jenny, yes, I have. Mark, when did you go to the USA? Czyli czy kiedykolwiek byłaś i kiedy byłaś, w którym roku na przykład. Czasu past simple używamy, gdy opisujemy zakończone czynności, które zdarzyły się w określonym momencie w przeszłości. Mike lived in the USA for 3 years. Czyli Mike went to live in the USA. Mike left the USA. And now Mike lives in England. Czyli jeżeli to miało miejsce w przeszłości, się skończyło i nie jest kontynuowane, to używamy zwykłego czasu przeszłego, czyli drugiej formy z tabelki na stronie 130. Jeżeli to coś zaczęło się w przeszłości i trwa do chwili obecnej, to używamy trzeciej formy ze strony 130. Czasu past simple używamy, gdy mówimy, kiedy coś się wydarzyło, czyli they went to the USA in 2009. Oczywiście zwróć uwagę na określenia czasowe, zwykle stosowane w czasach present simple i past simple. I macie tutaj dwie tabelki na dole, present perfect and past simple. Present perfect to jest this week, in the last week, never, ever, recently, for, since. Past simple, yesterday, last year, 5 days ago, when I was young, in 2009. Ale do tego dojdziemy, będziemy mieli ćwiczenia, myślę, że to jakoś wejdzie do głów. Wszystko będę na bieżąco tłumaczył, mam nadzieję, że zrozumiecie. Ok, so let's go back to page 64. And there you have got present perfect and past simple. He has written a book. Zwróćcie uwagę, że charakterystyczne tworzenie w czasie present perfect jest tworzenie w następujący sposób zdania. Osoba, czyli podmiot, potem musi być have lub has. Pamiętajcie, że have jest jak jest I, you, we i they, a has jak jest liczba pojedyncza, czyli he, she, it. I wtedy trzecia forma czasownika, write, wrote, written. I wyszło he has written a book. Albert has been in a wheelchair since he was 8 years old. Czyli Albert jest na wózku inwalidzkim, odkąd miał 8 lat. I to znaczy, że zaczęło się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. I dlatego też present perfect. Pamiętajcie, Albert to jest he, a he jest has. I have, you have, he has, she has, it has. We, you, they have. Be was been, trzecia osoba, trzecia forma been. In 2007 he set off for South America. W 2007 wyruszył do Ameryki Południowej, czyli słuchajcie, wiadomo, 2007 rok minął, więc on w tym roku wyruszył i koniec. To wyruszenie nie trwa do teraz. I zanim zaczniemy te zadania, to najpierw strona 115. I uwaga, na tym bardzo się skupiamy, mamy trzy zadania z tego tematu. Present perfect and past simple, you need 6 grammar practice. Write the correct words in your notebook, this is exercise number 1. My parents love adventures and traveling. We, some amazing places. Jeżeli czas jakiegoś wydarzenia, o którym mówimy, które opisujemy, jest nieznany lub nieistotny, to zawsze będzie zdanie w czasie present perfect. Czyli w seen. Have seen to jest skrót. Czyli we have seen some amazing places. Odwiedziliśmy jakieś niesamowite miejsca. We to Africa and South America. Czyli my nie wiemy znowu, kiedy tam byli. Więc we've been. And last summer i zeszłego lata. Czy zeszłe lato trwa do teraz? Nie. Więc musi być zwykły czas przeszły. Czyli and last summer we stayed in the Arctic for 3 weeks. Okay. We in a hotel, we went camping. I zobaczcie, że jest tutaj słówko went, które jest drugą formą czasownika go. Go, went, gone.
Więc jeżeli zostało tutaj użyte to słówko, to lepiej zachować ten sam czas w tym samym zdaniu, więc będzie didn't stay. My nie zostaliśmy. Pamiętajcie, że czas past simple tworzymy w ten sposób w przeczeniach, że najpierw jest wyrażenie didn't, a później czasownik w formie podstawowej. Over the last 5 years, we, some interesting people. W ciągu ostatnich 5 lat, ostatnie 5 lat trwa do teraz, więc we've met. And my mom, some unusual souvenirs. Więc po pierwsze, jest zdanie jedno, co oznacza, że lepiej użyć ten sam czas, a po drugie, nie ma napisanych szczegółów dotyczących kupna tych jakichś suwenirów, więc has bought. Więc jak dokładnie widzicie, czas typu w 2018, we wtorek, no to można użyć czasu past simple. Jeżeli tego czasu nie widać lub jest użyte for lub since przed określeniem czasowym, to wtedy używamy present perfect. OK. Exercise number 2. In your notebook, complete the sentences with the present perfect or the past simple form of the verbs in brackets. I przykład. We bought a guidebook last week, bo jest znany czas, który minął, zeszły tydzień, już nie istnieje. That man on the train 10 minutes ago. 10 minut temu. Co oznacza, że 10 minut temu też już nie istnieje, więc zwykły czas przeszły. Got. Pamiętajcie, tabelkę na 130. Można sobie pomagać. Get, got. That man got on the train 10 minutes ago. We on the bus 4-6 hours now. Teraz przez 6 godzin. Czyli to nadal trwa. Więc have been. Be, was, been. We very tired when we got to the top of the mountain. Czyli kiedy dostaliśmy się na górę. Czyli czuliśmy się, bo jest got użyte w zdaniu, no to i feel w drugiej formie powinno być użyte. Czyli feel, felt, felt. James in Australia since 2008, czyli od 2008 roku. Czy wydarzenia od 2008 roku oznacza, że coś się dzieje? Tak, bo to nie było w 2008 roku, tylko od 2008 roku się wszystko zaczęło. So has worked. James has worked in Australia since 2008. I, much. Nie ma kompletnie żadnego czasu, więc po prostu ja nie podróżowałem. I have not traveled much. Można oczywiście I haven't w skrócie napisać. Powiem wam, że dzisiaj jestem mega zmęczony. Mam pod opieką 12 zwierząt. I czuję się jak z malutkimi dziećmi, bo to trzeba czasami w nocy wstawać i tak dalej, ale fajnie, naprawdę. Weźcie kiedyś rodziców, wpadnijcie na kawę, zobaczycie ten zwierzyniec. Już chcę do szkoły. A wy? What do you think? Do you want to go back to school? I would like to be at school. Ogólnie słyszałem z ostatnich wypowiedzi ministra, że w tym tygodniu będzie dokładnie jeszcze wiadomo. Ja nagrywam to 11 maja, więc w tym tygodniu, czyli do 18 maja będzie wiadomo, do 17 maja będzie wiadomo, co dalej z tym niechodzeniem do szkoły. Natomiast z tego, co zrozumiałem, co on mówił, że to niechodzenie do szkoły będzie maksymalnie do 15 czerwca, a później wracamy do szkoły. Ale wiecie, to wszystko może się jeszcze zmienić. Ale fajnie, chciałbym was jeszcze zobaczyć przed wakacjami. Ok, so let's try exercise number 3.
In your notebook, complete the dialogue with the present perfect or the past simple form of the verbs in brackets. And one is already done. Have you ever been to another country? Czy ty kiedykolwiek byłaś? Czyli nie mamy żadnego czasu, więc have been. Yes, I have. Pamiętajcie, jeżeli pytanie zaczyna się na have, w odpowiedzi musi być have. Jeżeli pytanie zaczyna się na has, w odpowiedzi musi być has. Yes, I have. The USA. Więc zauważcie, nie mam znowu podanego czasu, więc have visited. Really? When? I teraz pytamy dokładnie, kiedy to się wydarzyło, więc musimy użyć czasu past simple, czyli did, bo w pytaniach jest did you go there? Kiedy tam pojechałaś? Last year. Więc zeszły rok to rok 2019. On już się skończył i nie trwa. Co oznacza, że musi być zwykły czas przeszły, czyli druga forma z tabelki go, went. I went last year when I was visiting my cousins in Las Vegas. They there for 2 years. Od 2 lat, czyli have lived. Mieszkają tam od 2 lat. It's the best experience I ever. Zawsze jak jest ever w zdaniu, to będzie have lub has i trzecia forma czasownika, czyli I have ever had, bo jest have, had, had. I hundreds of photos when I was there, czyli was there, byłem tam, więc znowu zwykła forma przeszła, so I took hundreds of photos when I was there. Pamiętajcie, jeżeli czegoś nie rozumiecie, możecie poszperać też w internecie, napisać sobie present simple i są różnego rodzaju wyjaśnienia. Oczywiście jak najbardziej możecie pisać do mnie, postaram się jakoś jeszcze bardziej to wytłumaczyć. Albo nakierować na jakieś takie miejsca w internecie, na przykład, gdzie to jest w jak najprostszy sposób wyjaśnione. Ok, so let's go back to page 64. There we have got exercise number 1. Look at the sentences in the table. Which of the verbs in bold are present perfect and which are past simple? Pamiętajcie, present perfect to jest trzecia tabelka, past simple to jest tabelka druga. Ok, so. Co jest present perfect w ramce? Has written, has been. Bo uczyliśmy się, że w present perfect musi być have lub has. Ok, and then you have got past simple. And there is one possibility, only set of. I teraz uwaga. Match the sentences in the table with uses 1, 2, 3. Write them in your notebook. I teraz, co używamy kiedy? Nie wiem, jak to teraz wy macie zapisać, bo pojęcia nie mam, jak to u was może wyglądać w zeszycie. Oh God. Więc, nie wiem, jakoś dopasujcie tak, żeby było dobrze. Ja napiszę po prostu na przykład jedynkę i to zdanie. To talk about uncompleted actions or situations that began in the past and continue in the present. Czyli, że coś się wydarzyło w przeszłości, nie zostało ukończone i kontynuowane jest do dnia dzisiejszego. Które to będzie zdanie z tej małej tabelki u góry? Albert has been in a wheelchair since he was 8 years old. I słuchajcie, to jest czynność niedokończona, bo on na tym wózku dalej jest i to się nie da skończyć, no chyba że ktoś wynajdzie coś takiego, co pozwoli mu jednak chodzić. A ja się umrę.
Ja wam powiem, że gdyby w języku angielskim wynaleziono na przykład wehikuł czasu, to w języku angielskim wyległy w gruzach wszystkie czasy gramatyczne, bo one są o wiele bardziej skomplikowane niż po polsku, aczkolwiek i tak polski jest językiem trudniejszym. Ok. To talk about past actions of experiences or experiences without saying when they happened. Czyli mówimy o czymś, co się wydarzyło w przeszłości, ale nie mówimy dokładnie kiedy, więc wtedy też używamy present perfect. He has written a book. Czyli napisał sobie książkę. I napisał. Ona już jest napisana, ale nie wiemy kiedy, więc ten czas. To talk about completed actions at a definite time in the past. Czyli dokładnie określony czas w przeszłości. Akcja ukończona, czyli in 2007. He set off for South America. Three. Write the correct words in your notebook. I znowu mamy do zdecydowania, co jest w jakim czasie. I here when I was 8. Gdy miałem 8 lat. Mamy jeszcze 8 lat? No. Więc najzwyklejszy czas. Lived. I lived here when I was 8. Albert Castles more than 80 countries. Czyli odwiedził więcej niż 80 krajów. Wiemy kiedy? Nie. Więc jak nie mamy szczegółowych informacji, to dłuższa wersja. Albert Castles visited more than 80 countries. My mom for New York yesterday. Yesterday, czyli wczoraj, dzień, który się zakończył, więc najprostsze. Set off. Czyli pamiętajcie, jeżeli coś się wydarzyło i skończyło, bo na przykład dotyczy dnia wczorajszego albo zeszłego miesiąca, roku 2019, to używamy drugiej formy, tej prostszej. Natomiast jeżeli coś zaczęło się i trwa do teraz, to trzeciej formy. Tak samo jeżeli chodzi o czas. Jeżeli wiemy dokładnie, kiedy to było, to druga forma, a jeżeli nie wiemy, no to forma trzecia. 4. Dave is in China. He lots of adventures. Jest w Chinach. Ma przygody. Czyli nie skończyły się one. Ma je do teraz. Czyli has had. To S jest skrótem od has w tym przypadku. I lots of photos when I was in Brazil. Gdy byłem w Brazylii, co oznacza, że ja już nie jestem, więc się skończyło. So I took a lot of photos when I was in Brazil. Ok. Exercise number 4. Write complete sentences in your notebook using the present perfect or the past simple. Więc teraz słuchajcie, nie tylko wystarczy przepisać, excuse me, dobrą kolejność, ale jeszcze zdecydować, w jakim to powinno być czasie. I've lived in Peru for 3 years. I love it. I pierwsze. Patrzymy. On mieszkał w Toronto przez rok, kiedy był młodszy. Czyli znaczy, że akcja się skończyła, bo on już nie mieszka. Czyli he lived. He lived in Toronto for a year when he was younger. Okay. I go to Hawaii last summer. Czyli zeszłe lato było, skończyło się, więc go zmieniamy na drugą wersję. I went to Hawaii last summer. 3. We never visit China. Nigdy. Nie mamy daty, no bo nigdy. Czyli trzecia. We have never, albo napiszę wam pełną wersję. We have never visited
bo trzecia forma, pamiętajcie, że regularne czasowniki mają drugą formę trzecią taką samą, czyli live, lived, lived. Visit, visited, visited. OK? And four. Alex not be to Los Angeles. He wants to go next year, czyli w przyszłym roku, czyli go nie było dotychczas, czyli nie mamy roku podanego. Alex hasn't been to Los Angeles. He wants to go next year. And the last one, my mom go to Italy last year, czyli była w zeszłym roku, wiem dokładnie kiedy była, więc prostsze. My mom went to Italy last year. Słuchajcie, jeszcze jedna kwestia dotycząca tej tabelki na stronie 130. Pamiętajcie, że ją naprawdę trzeba znać na pamięć do końca 8 klasy, dlatego że jeżeli ktokolwiek z Was wybiera się do liceum lub technikum, to tam już dosłownie we wrześniu, w dniu rozpoczęcia szkoły, trzeba znać te słówka. Do tego jeszcze dojdzie więcej, dlatego słuchajcie, super by było, jakbyście się naprawdę ich uczyli. Ja wiem, że niektórzy się uczyli, bo dostawali fajne oceny i było widać, że ambitnie, ale im więcej osób się tego nauczy, tym będzie miało prostszy start z języka angielskiego właśnie w szkole średniej. Do you want to see a squirrel? Okay, and we can go to exercise number 5. And the fifth exercise is complete the questions with the present perfect form of the verbs in brackets in your notebook. Słuchajcie, tworzenie pytań w tym czasie jest bardzo proste, dlatego że oczywiście trzeba umieć odmianę czasownika have przez osoby, czyli tak jak Wam mówiłem. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Więc jeżeli mamy, słuchajcie, wszędzie you w zadaniu piątym, to wszystkie zdania będą się zaczynały na have you ever, czyli czy ty kiedykolwiek. Have you ever be to Australia, czyli trzecia forma. Be, was, where, been. Have you ever been to Australia? Have you ever visited? So, visited. Have you ever visited South America? Have you ever read the Harry Potter books? Pisze się tak samo jak pierwszą formę, ale czyta się jak kolor czerwony. Czwarte. Have you ever eaten exotic food? Czyli kiedykolwiek jadłeś jakiegoś egzotycznego owoca? Five. Have you ever bought? Have you ever bought any souvenirs? And the last exercise for today, exercise number 6. In your notebook, complete the questions with the past simple form of the verbs in brackets, and then match them with the questions in exercise 5. Czyli słuchajcie, mamy pytanie o podobnym znaczeniu połączyć ze sobą.
ale tym razem te trzeba stworzyć w czasie past simple. Więc zaczniemy od A. What w pytaniach w czasie past simple zamiast have jest did. What did you? I jeżeli użyliśmy did, to reszta się nigdy nie zmienia. What did you buy? B. What did you eat? C. How many kangaroos did you see? Did you like them? Which countries did you visit? Ok. I teraz uwaga. Które zdania ze sobą można połączyć? What did you buy? Czyli have you ever bought any souvenirs? Czyli A5. What did you eat? Czyli have you ever eaten exotic food? B4. C. How many kangaroos did you see? Z czym się kojarzą kangury? Have you ever been to Australia? Did you like them? Have you ever read the Harry Potter books? And the last one is... Which countries did you visit? Have you ever visited South America? I zadanie na plusa, żeby je zrobić, trzeba się nagrać na Vocaroom, Messenger lub przez inną jakąś platformę audio lub wideo. In pairs, ask and answer the questions in exercise 5 and 6. Trzeba głośno, można w parach to zrobić, na przykład z kimś z rodziny albo ze znajomych, odpowiedzieć na te 10 pytań z tych dwóch zadań. Czyli odpowiadacie w przypadku zadania piątego yes, I have albo no, I haven't. W przypadku zadania szóstego w D będzie yes, I did albo no, I didn't. Natomiast A, B, C i E trzeba odpowiedzieć szczegółowo, bo what did you buy? Co kupiłeś? Na przykład I bought bread. Albo what did you eat? I ate cake. I tak dalej. Więc każda osoba, która mi prześle nagrane, dostaje plusa. Polecam walczyć o te plusy, bo niedługo wystawianie ocen proponowanych. Have a great evening, guys. See you soon. Bye bye.